Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Komisja Kultury spotkała się 5 grudnia o godzinie 17.30 w siedzibie Rady Dzielnicy 11. Po sprawdzeniu obecności przyjęliśmy porządek obrad, zatwierdziliśmy protokół z poprzedniego posiedzenia. I teraz protokół przyjęliśmy jednogłośnie. Pisma, które wpłynęły, komisja przeczytała, przyjęła do wiadomości, ale chciałbym Państwa zapoznać z trzema pismami, które uważam są bardzo ważne. Pierwsze to Młodzieżowy Dom Kultury. Akurat tutaj zwraca się do Pana Przewodniczącego, Pana Krzysztofa Sułeckiego. Szanowny Panie Przewodniczący, w imieniu organizatorów obchodów 650 lat edukacji Młodzieżowego Domu Kultury Gmina Wałczyńskiego, Młodzieżowego Domu Kultury Pana Duchacka Wschód, Stowarzyszenia Przyjaciół Gmina Wałczyńskiego oraz licznych współorganizatorów, zwracamy się o objęcie honorowym patronatem naszego projektu. I tutaj jest całe uzasadnienie, wiadomo, że chodzi o obchody 650-lecia edukacji Woli Duchackiej. Zwracamy się do Pana Przewodniczącego z prośbą o objęcie patronatem honorowym obchodów 650-lecia Woli Duchackiej. I tutaj komisja wnioskuje, żeby Pan Przewodniczący objął ten patronat. No jest to u nas ta Wola Duchacka i wydaje mi się, że tak jak tutaj pisze Pani Dyrektor Grzybowska, patronat Pana Przewodniczącego podniesie rangę i znaczenie przedsięwzięcia i będzie dla jej uczestników wyrazem zainteresowania oraz uznania ze strony dzielnicy, historii i teraźniejszości Woli Duchackiej. Drugie pismo, które wpłynęło na tym, komisja też się pochyliła, to znowu pisze do Wydziału do Kultury, tym razem pisze do Zarządu i Rady Dzielnicy 11 Kultury Duchackiej. I tutaj jest we wrześniu 2014 roku minie 60 lat od powołania naszej placówki Młodzieżowego Domu Kultury. Rok szkolny 2014-2015 będzie zatem dla nas o tym jubileuszem. Chcielibyśmy nadać obchodom odpowiednią rangę i znaczenie i stąd nasza prośba o objęcie patronatem honorowym przez dzielnicę 11 w Podgórze Duchackie obchodów 60-lecia. I tutaj również komisja wnioskuje, aby ten patronat Rada Dzielnicy przyjęła objęcie. No i to jeszcze trzecie pismo, które wpłynęło, bardzo ważne, ale jest takie znaczne. Ja tylko Państwu powiem, że to jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Człowiek Człowiekowie z Zabierzowa. Pozwoliłem sobie, proszę Państwa, do Pana Prezesa zadzwonić osobiście, bo w przysłaniu materiału napisano tu bardzo dużo ciekawych rzeczy. No i Pan Przewodniczący, Pan Józef Ludowski chyba. Przewodniczący, z którym bardzo sympatycznie rozmawiałem, on po prostu napisał, że na razie wstępnie zwraca się o pomoc, natomiast szczegółową pomoc będzie rozpisywał w następnych latach. Poinformowałem go, jak działa budżet dzielnicy, jak działa budżet miasta, żeby po prostu nie pisał w grudniu, bo w grudniu to już nie ma o co pisać. Pan bardzo się ucieszył, że jest poparcie, proszę Państwa, głównie tutaj chcą o zajęcia dodatkowe w szkołach dla młodzieży, żeby tą młodzież też zainteresować do rytmiki, odciągnąć od komputerów, do haftu, do rzeczy takich, jak tam są między innymi tutaj bardzo ciekawe rzeczy też są, to jest warsztaty rękodzieła i to są rękodzieła zamykające technik, warunkarstwa, ceramika, smycerstwa i pomysły bardzo ciekawe i oczywiście komisja trzymać kciuki, żeby mi się udało. Przynieśli też i przysłali też tutaj materiały, gdzie gości z Niemiec i innych naprawdę wiedzie, naprawdę robią dobrą robotę i należy gratulować i życzyć sukcesu. Proszę Państwa, komisja obradowała do godziny 18.30 i na tym protokół zakończyłem. Macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością Komisji Kultury? No nie ma czasu już. Wyjątkowo.